Inscenizacja Wielkiej Bitwy to kulminacyjny moment dorocznych, trzydniowych dni Grunwaldu. Rozegrano ją w sobotę 17 lipca. Pierwsi turyści zjawili się jednak na grunwaldzkich polach dzień wcześniej. Zwiedzali obóz rycerski, oglądali bitewne próby, zaopatrywali się nie tylko w jadło, na licznych straganach i w kramach. Wszyscy jednak wyglądali sobotnie. Już od rana na drogach prowadzących do Grunwaldu panował tłok. Tymczasem pod Grunwaldem rycerze powoli szykowali się do bitwy, a na wzgórzu pomnikowym rozpoczął się doroczny apel grunwaldzki. Zaraz po apelu defilada wojskowa i pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry garnizonu Giżycko. Podczas uroczystości popisywała się również orkiestra strażacka z Płośnicy koło Działdowa. Gmina, mając na swoim terenie pola grunwaldne, zobowiązana jest do schowania tradycji historycznych, no a z tego korzystając, wykorzystać to możliwość do promocji gminy. Jak wielu turystów co roku korzysta z tych uroczystości, przyjeżdża tu? Jeżeli chodzi o same uroczystości, to no, trudno policzyć, ale liczy się tak około 60-70 tysięcy i ten rok wskazuje na to, że tą liczbę też osiągniemy, ale jeszcze w ciągu roku pola grunwaldzkie zwiedza około 100 tysięcy. Nie ma chyba w naszym regionie imprezy, która potrafiłaby zwabić aż takie tłumy. O lipcowej inscenizacji bitwy głośno nie tylko w kraju. Pod Grunwald ciągną również turyści z całej niemal Europy. Lepszą promocję regionu chyba trudno sobie wymarzyć.